No to jak, dzisiaj też fleszujemy? Jazda! Push the package to the delivery zone. Ubisoft i gry free-to-play, klasyka, beta testy jak z Defiant mogą zostać przedłużone, a powodem jest mnogość problemów wynikających z kiepsko działających serwerów. Deweloper przeprosił za pośrednictwem Twittera za okropne doświadczenia i niestabilność rozgrywki. Ktoś tu nie ma szczęścia do beta testów. Postalowi 2 niebawem stuknie 20 lat, więc twórcy postanowili dorzucić z tej okazji nieco zawartości do tej leciwej produkcji. Wsparcie dla Steam Decka, nieważne, dostajemy nowy poziom trudności, możliwość pokazywania środkowego palca w podstawce oraz koci tłumik na większej ilości broni, chyba całkiem cool. Jedni czekali, a inni się oburzyli. Do Escape from Tarkov trafiła zmiana balansu broni. Chodzi o 15% obniżkę odrzutu pionowego wszystkich pukawek. Jeden obóz chwali Battle State za decyzję i wskazuje, że niektóre bronie wrócą do łask, a inni wytykają, że powinno się naprawić pierwsze strzały, a nie całe serie. Will you follow me tonight to break their spine? The Mage Seeker, a League of Legends Story doczekało się pierwszych recenzji i według krytyków mamy produkcję, która zachwyci nie tylko fanów uniwersum LoL'a, ale i osoby lubujące się w RPG-ach akcji. Największe pochwały zbiera wciągający i przyjemny system walki przy dobrej oprawie audiowizualnej. Kciuk w górę. Świat nie był na to gotowy, symulator ciągników siodłowych doczekał się pojazdów elektrycznych, które jak się okazuje tankują paliwo. Mimo absurdalnego tonu, brak realizmu razi, zaś gracze zauważają, że stacje ładowania istnieją na mapach, a Tesla wcześniej wydawała dźwięki zmiany biegów. Do załatania. Czyżby coś się szykowało w kwestii powrotu marki Crysis? Studio Crytek ogłosiło nabór specjalistów, którzy mieliby zająć się czwartą odsłoną serii, co jest pierwszym od prawie roku znakiem, że cokolwiek się dzieje. Zapowiedziana w styczniu zeszłego roku produkcja dalej pozostaje owiana pełną tajemnicą. Czekamy. Kończę, bo do domu trzeba iść. Miłego wieczoru wszystkim. Hej!